Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluzuj pasek w spodniach. Rozpoczynam odcinek numer 12. 12 raz się widzimy, Mateusz. Uwierzyłbyś w to? No, życzyłbym sobie, żeby ich było 120. Ci grzecznie i ładnie odpowiem, kurtuazyjnie. A jak ci przypomnę na 120 odcinku, że tak powiedziałeś 12, to ale się zdziwisz. Ja bym sobie życzył, żebyś... Maciek 120 odcinków sobie pomyślał, żeby miał kleić to po prostu... Nie, płacz Maciek. Do tego czasu też twój syn nam będzie kleił odcinki. Spoko. Dobra. Także tak, 12 odcinek. Przechodzimy od razu do szybkich newsów Ultra. Ultra jednak, czy ulicę zaczniemy? Nie no, Ultra. Zawsze ultra. Zaczynaliśmy. No to jedźmy ulicę, to znaczy Ultra, dobrze. Czas start, Ultra. No... Nie będziemy ukrywać, że żaden z nas nie jest wielkim specjalistą, bo fanatykami jesteśmy i to bez dwóch zdań. Maciek powolutku też nam się wkręca w dziedzinę ultra. No i do dnia dzisiejszego wydawało mi się, że ultra przepłyniemy tak bardzo szybciutko, płynnie, ale dzisiaj dość gorąca dyskusja na mediach społecznościowych u znanej zawodniczki, którą serdecznie pozdrawiamy, Dominiki Stelmach, która odniosła się... Wydaje się całkiem trafnie do tego, co się dzieje w Polish Association of Ultra Runners. Myśmy o tym wspominali 2 tygodnie temu. Rokowaliśmy, dawaliśmy szansę i po tych 2 tygodniach wydaje się, że no nie ma tego progresu, którym często wspominamy, bowiem pojawiają się kolejne informacje na PAU i jest dużo informacji, że testujemy trasę Ultra Śledzia, obserwujcie biegi w Rumunii, organizujemy Mistrzostwa Świata w biegu na 72 godziny, a cały czas, przynajmniej mnie, było ciężko dotrzeć do czegoś takiego jak statut, jakiś regulamin, o stronie internetowej nie wspomnę. Ranking? Jakiś ranking? Jakiekolwiek takie w miarę oficjalne informacje, bowiem jakby chcąc odnieść się do tego, co Dominika napisała, no bo wiadomo, że racja być może leży gdzieś po dwóch stronach. Nawet ciężko dzisiaj... Próbowałem wyciągnąć rękę do jakby w stronę PAU i szukać jakichkolwiek pozytywów, to Patrycja Berezowska milczy, nie, mimo tego, że jest gdzieś oznaczona w tych postach, nie reaguje. A wszystko wskazuje na to, że miała być zmiana na lepsze, a jest zmiana na jak zawsze. No czyli nie ma zmiany tak naprawdę w ogóle. Nie ma, bo jakby... Bo nie było dobrze, jeżeli chodzi o biegi ultra, biegi górskie. Byli ci biegacze byli spychani na, nie powiem, drugi plan, bo na drugi plan są spychane biegi długodystansowe teraz w tej chwili. Pięknie. Także to już czwarty plan tak naprawdę. Epizody. I co dalej, bo PAU, czy PIU, tak, bo Polish Association of Ultra Runners, powinno coś z tym zrobić, natomiast znowu mamy jakiś dziwny twór, który zaczyna przypominać Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Wrzucimy jakiegoś newsa, bo ktoś nas o to poprosił i nie zajmujemy się tym, czym powinniśmy się tak naprawdę zajmować, czym z założenia powinniśmy się zajmować. Dokładnie tak. Ja tylko tytułem jeszcze powiem, że rozgorzała dyskusja o to, że tak jak też wspomnieliśmy w poprzednich odcinkach, w tym roku odbędą się takie wspólne mistrzostwa świata w trailu pod egidą ITRA, pod egidą WMRA, pod egidą IAU, czyli International Association. No i wiadomo, że tą kością niezgody od samego początku był trail, bowiem jak tak na chłopski rozum, kiedy myślimy ultra runners, no to pierwsze skojarzenie to jest raczej biegacz uliczny, który biega 12 godzin, biega 24 godziny, biega 100 km, biega 50. No ale w tym wszystkim, w tym IAU jest wydzielona komórka odpowiedzialna za trail. No i logicznym wydawało się, że jeśli wydzielamy z PESLA coś na podobę IAU, no to też będzie obejmowało trail. Czyli sugerujesz to, że powinno być również osoba, która zajmuje się stricte tematyką trail. Ja byłbym chyba za tym, żeby powstało coś dedykowanego, czy nie wiem, czy to będzie stowarzyszenie, federacja, związek, bo to jakby można mnożyć, można... No nie, no bo znowu będziesz wytyczał z kolejnej federacji, czy z kolejnego związku, kolejne stowarzyszenie, to tak naprawdę jak będziesz się rozdrabniał, no to wtedy to finansowanie, ten budżet będzie też się dzielił na ileś i wtedy ta trzecia komórka już by dostała jakieś skrawki i zupełnie by została zapchnięta na... No już nie powiem, który plan, no bo nie chce mi się już liczyć. Nie ma tych planów. Ja się z tym zgodzę, tylko że cały czas jeszcze w obodzie są jest coś takiego jak biegi górskie. I biegi górskie nie są biegami ultramaratońskimi. Dlaczego? Dlatego, że są na dystansach krótszych i tutaj głos środowiska górskiego, że hola hola. No, jeśli wydzielamy wszystko z PESLA, no to hola hola, dokładnie. Pozdrawiamy właścicielkę hola hola. Ekipę. Ekipa, szeroko pojętą ekipę.
i wszystkich, którzy chodzili za czasów, kiedy jeszcze można było chodzić. Tak. No, czyli dawno temu. No i mówimy o tym, że no jest zawsze ktoś pokrzywdzony, to wiadomo. No i w tym przypadku pierwszym, który wysuwa się na pierwszy plan, jest Dominika Stelmach i Kamil, którzy wygrywają w zeszłym roku Chudego. No i Bartek jeszcze jest do tej paczki, tak? Nie, ja tutaj mówię o tych, którzy zostali pokrzywdzeni już tak bezpośrednio tym, że mają kwalifikacje na tegoroczne Mistrzostwa Świata, które zrobili w zeszłym roku, a okazuje się, że jednak w tym roku trzeba będzie walczyć o to ponownie na innych zawodach. No i z perspektywy zawodnika ja zgodzę się z Dominiką, że jeśli mają startować ponownie w Chudym, który jest w sierpniu, mistrzostwa są w listopadzie, no to to trochę zawęża im pole treningowe, pole potem regeneracji. Poglądając per analogię chociażby do maratończyków, którzy... To już w ogóle jest. Biorąc na tapetę wybitny przykład, czyli Kenenisa Bekele, który odmawia startu w trialsach na 35 km. Dlaczego? Dlatego, że między innymi uważa, że to jest za krótki czas pomiędzy startem. Czy tak jest faktycznie? To do tego dojdziemy w newsach ulicznych. Tak. Ale no jestem w stanie zrozumieć, że jeśli mamy sztywny regulamin w zeszłym roku, mija rok covidowy, czy to nadal trwa tak naprawdę, no możesz jako zawodnik kierować się regulaminem, który podpisałeś, w którym biegu, w którym wystartowałeś, który wygrałeś, zostałeś złotym medalistą Mistrzostw Polski, udekorowanym i nagle dzisiaj, czyli może to było wczoraj, na początku maja dostajesz info, mamy nowe wytyczne, chcesz jechać na mistrzostwa do Tajlandii, musisz pobiec Chudego Wawrzyńca, musisz pobiec Beskidzki Topór, musisz pobiec biegi w Bielsko-Białej itd., itd. Czyli jakby od nowa karuzela. Zmieniony jest zapis? Czy jest nowy zapis? Czy o co chodzi? No bo jeżeli to tak jakby teraz na przykład World Athletics powiedziało, słuchajcie, nie, ranking się nie liczy, tak naprawdę są stare zasady kwalifikacji na igrzyska. No to jest zdanie, no... To jeszcze może miałoby sens, jakby to było jakieś oświadczenie, ale tutaj pojawia się post facebookowy. No i w dobie mediów społecznościowych możemy powiedzieć, że okej, media społecznościowe są przekazem, ale ja jako... No, chyba po prostu kibic. Chciałbym dostać to w formie papieru podpisanego, że takie zasady obowiązują od tego czasu, są takie i takie. Podpisałem ja, taka i taka osoba, czyli nie wiem, Patrycja Bereznowska odpowiedzialna za... No, tylko gdzie teraz jest Patrycja Bereznowska? Bo widziałem, że nagrywała podcast dla bieganie.pl. A, prawda. Okej, wiadomo, trzeba się promować, trzeba, jeżeli jesteśmy zaproszeni, nagrywamy podcast z bieganie.pl. Natomiast tu wali jej się troszkę grunt pod nogami, bo jako przewodnicząca PAU powinna coś z tym fantem zrobić, który nagle wyskoczył, a tutaj oznaczana jest wspominana, jest jakby wywoływana do tablicy, że tak powiem, szkolnym slangiem, a jest z tyłu cały czas. To prawda, szczególnie, że to środowisko jest stosunkowo małe. To nie jest tak, że Patrycja jest osobą anonimową, jest działaczem, który jest gdzieś głęboko ukryty. Dotąd jest przede wszystkim zawodniczka aktywna. To też jest dość kontrowersyjne. Może tak, może nie, to wszystko zależy od jej działań, ale no w dobie telefonów, mediów społecznościowych kontakt, gdyby jej zależało na tym, żeby opublikować swoje stanowisko, no wydaje się, że nie jest to jakoś super ciężkie, a to wszystko milczy, rozgorzała burza, zawodnicy są niezadowoleni. Dlaczego? No bo maj jest dość ciekawym okresem w biegach ultra. Za chwilę Bielsko-Biała, chwilę moment i będą biegi na Beskidzkim Toporze. Będzie bieg, zapomniałem, szczytu pod Wrocławiem. Ślęża. Ślęża, właśnie, biegu na Ślęża na 5 km. No. Ktoś się zna na ultra, nie? Stary, śniera, dość dokładnie. To potem jeszcze w sierpniu Chudy Wawrzyniec, więc powolki się rozkręca ten rynek. Zawodników jest naprawdę sporo zapisanych. Ja to nawet gdzieś tu miałem poopisywane, tylko się strasznie pogubiłem w tych swoich notatkach. No ale amator, dobra, z głowy powiem. No, na pewno na wszystkich zawodach brakuje przede wszystkim Bartka Przedwojewskiego, ale o tym rozmawialiśmy na live'ie, że Bartek nie planuje na razie startu w Mistrzostwach Polski. Jest wiele znanych twarzy. Andrzej Witek, Dominik Rządziel, Kamil Leśniak, Marcin Świerc wraca przynajmniej na papierze do rywalizacji. Jest na listach również Arek Gardzielewski. To cię może zainteresować. To jest nie, no Arek już wiadomo, że nie wystartuje, no skoro zdobył kwalifikację olimpijską w maratonie. W sumie, nie, zdobył kwalifikację, ale nie jedzie na igrzyska jeszcze. Na razie. Nie można tego powiedzieć. Chociaż wiemy i nasi widzowie wiedzą, że powinien jechać. Natomiast czy pojedzie, no zobaczymy. Ale tak, widziałem to, że jest na listach, ale... Miał prawo, ma licencję, ma prawo. Oczywiście. No tak jeszcze tytułem uzasadnienia, na pewno wśród kobiet Dominika Stelmach, Martyna Kantor, wiele doświadczonych zawodniczek, więc będzie się działo. No i pytanie, bo środowisko jest niezadowolone, głosy od Marcina Rzeszutki pod postem Dominiki, samej Dominiki świadczą o tym, że
nie są oni zbyt przychylnie nastawieni, a przy tak małym środowisku, przy tak małym, nazwę to, związku, no zawodnicy mimo wszystko powinni mieć coś, może nie, że powinni, ale mają coś do powiedzenia ze względu na swoją siłę medialną, a w tym momencie Pau.pl, możemy powiedzieć, znany. Albo zsiepał. Tak. Milczy. Póki co zsiepał. No. Tak. No, jak to się nie zgodzić? Więc czekamy na ten moment. Jest to dość ciekawa historia. Drugi news jest taki trochę w nawiązaniu do PAU, bowiem miałem nie mówić słowa bowiem, to też inna sprawa. Czemu nie masz mówić słowa bowiem? Bo to jest, opowiadając się na poważnie, słowo bowiem jest przede wszystkim słowem używanym w słowie pisanym, nie jest akceptowalne do końca w słowie mówionym. Tak mówi literatura. Dziwne to było chyba, co? Mateusz Miodek. Tak, Mniodek. Sprawdziłem i Mateusza. Nieważne, wracając. Kącik Mateusza Mniotka. A miałem też nie ten. Dużo rzeczy miałem nie robić, miałem teraz mądrzeć, jakby to moja mama powiedziała. No, kontekst Mateusz. No dawaj. Dobra, śmiejemy się, jedziesz. Nie śmiejemy się. PAU. Jestem poważny. Padają w ostatnim czasie rekordy, m.in. Aleksandr Sorokin na 150 km 100 mil w biegu 12-godzinnym. I to już jest tematyka typowo PAU, czyli biegamy pobieżnie. Dokonał tego Litwin, którego, tak jak wcześniej wspominaliśmy, kojarzymy z Paganini zeszłego roku. Nie jest to przypadek, zawodnik wygrywał przed laty Spartathlon, wygrywał Mistrzostwa Świata w biegu 24-godzinnym. Jest doświadczonym zawodnikiem na co dzień, jest pracownikiem kasyna. Czyli gościu przy kasie. Przy kasie, dokładnie. Wie, jak tą kasę mądrze pożytkować, biega biegi ultra uliczne, a jak wiesz, doskonale tam trzeba kupę kasy na te wszystkie pikniki. Tak, kiełbasy. I tak dalej, więc jest chłop obeznany. Pizza. Jego historia, kebaby. Żeby też nie przedłużać, powiem tylko tyle, zaczęła się, że trenował kajakarstwo, przestał, pojawiły się problemy z alkoholem, problemy z papierosami, ze śmieciowym jedzeniem, o czym ja nie mogę sobie w ogóle zrozumieć, jak można jeść śmieciowe jedzenie. Ważył bardzo... Bardzo dużo ważył i co dalej? Dużo, tak, i postanowił, że zacznie biegać. Przebiegł półmaraton, taka klasyczna droga od zera do biegacza, czyli przebiegł półmaraton, potem znalazł ulotkę na ulicy, że jest bieg na 100 km i pobiegł na 100 km. W tym środowisku został, teraz poprawia rekordy, na 150 km 100 mil i w biegu 12-godzinnym. Co ciekawe, bieg na 100 mil, czyli 160 km. 164. 1640 ma mila? Nie, 1609. Okej, okay, sorry, my bad. Tak. 1609. Tak, bo to jest trochę ta linia tak. Przed okay, na stole. Tak, nieważne. To jest ciekawe, bo on biegł w tym biegu na 100 mil. Ukończył ją po 11 godzinach i 14 minutach i wtedy dostał sygnał, że może jeszcze biec do 12 godzin. Wtedy będzie sygnowany rekord w biegu na 12 godzin. I teraz pytanie. Jak się czuje zawodnik biegnący 11 godzin i 15 minut, dostający informację, że powinien jeszcze przebiec 8,5 km, czyli stosunkowo, powiedzmy, 8,5 km. 45 minut? No po 5 minut. Dokładnie, no, ale plus minus 5 mając minut. Już w nogach tych kilometrów 160 ponad, no i on podejmuje decyzję, że ten bieg kontynuuje, dobiega do mety szczęśliwie, nawet zadowolony bardzo jak po zdjęciach. Na pewno. Tak, po 12 godzinach biegu na pewno był bardzo szczęśliwy. Tak. Że tak powiem, cytując klasyka, endorfiny były wydzielone już. Oczywiście chłopak kipiał tymi endorfinami, na pewno poszedł z tego szczęścia pograć w kasynie. Tak. To był drugi news w zasadzie, bo pierwszym były te mistrzostwa w związku z PAU. A drugim newsem, którym chciałbym powiedzieć, jest jeszcze ciekawszy news, a więc rekord. Jak, to już jest trzeci news. Tak, trzeci i ostatni. Ja już... Czemu oszukujesz? A jak powiedziałem? A czemu trzy newsy są dzisiaj ultra? No bo już nie będzie długiego. Szukuję. Bo już nie będzie długiego. A, okej, okay, dobra, no, czyli jednak nie oszukał. Nie, ja nie z tych. Drugi, który cię na pewno dużo bardziej zaintryguje, zaciekawi, rekord. To jest ten na bieżni, obstawiam. Świata na 100 mil na bieżni. Mechanicznej. Mechanicznej. Nie na bieżni, zwykłej, mechanicznej. Bieżni mechanicznej na dwóch tak naprawdę, bo zawodnik miał do dyspozycji taką bieżnię, która po iluś godzinach się wyłącza, więc musiał zmieniać to tak, żeby zróżnicować charakter biegu, zróżnicować krajobraz. Przesiadał się na bieżnię postanowioną obok. No powiem tak, bieg ciekawy, bieg, no, wydarzenie ciekawe, rozgrywane w barze, w gastropubie w Illinois.
Ja przeglądałem jego poprzednika, który posiadał rekord, Zacha Bittera. On pobiegł pół godziny, ponad pół godziny wolniej i to się śmiesznie ogląda. To się śmiesznie. Oglądałeś to? Przy urywkami oczywiście, bo to ciężko znaleźć 12 godzin na takie rzeczy. On też biegł na dwóch bieżniach i co ciekawe, bo to takie nie jest oczywiste, on zmieniał tempo biegu na każdej mili, czyli każdą milę miał ustawiony interwał. Dlaczego? Dlatego, żeby się nie zanudzić. No ale przez 12 godzin biegając na bieżni nawet zmiennym tempem. To właśnie to. Trylogię Władcy Pierścieni byś zdążył obejrzeć. Tak, nawet przeczytać. I to nawet nie wiem, czy nie... Nie no, gdzie przeczytać. Zostawisz sobie ten. Wersję rozszerzoną, reżyserską, może nawet byś zmieścił 12 godzin. Czekaj, 4. Chociaż pytanie nie. Do widzów. Pytanie nie, nie, chyba nie. Nie wiem, ja oglądałem pojedynczo, nigdy nie liczyłem tego tak w całości. Maciek pewnie wie, bo on dużo wie. Ja oglądałem każdy odcinek po 15 razy, także każdy... I taki wyrosłeś. No. Taki trochę Gimli, trochę Aragorn, trochę Uruk-hai. Ja nie odpowiem, kogo mi przypominasz, może któryś z... Goluma, nie mów, że Goluma. Nie, jesteś tutaj, zbyt dużo ludzi mówi, że jesteś przystojny, więc nie, w ogóle tylko nie poruszę. Legolas! Nie Legolas. Legolas to był przecież Tamberi. Typowo Tamberi, skoczek z wyż włoski. To był Legolas. Poddaję w dyskusję, jeśli ktoś jest zainteresowany pogadaniem, kogo przypomina. Szymon, wracając do rzeczy. Wracając do rzeczy, powiem Ci tak. Dla mnie te rekordy to są rekordy ludzi, którzy chcą zaistnieć w jakiś sposób w świecie biegowym. I w ogóle nie toleruję. Ja się też... Nie chcę mówić, że nie szanuję. Nie, szanujemy zawsze. Nie toleruję tego i nie akceptuję tego, bo dla mnie bieganie na bieżni mechanicznej dla takich rekordów to jest już psychoza, pogoni za jakimiś rekordami i tak dalej, typu żonglowanie 14 puszkami coli, żeby pobić rekord Guinnessa albo coś takiego. No. Zgadzam się, to jest dokładnie, bardziej pod rekord. Biegnięcie maratonu i kozłując piłkę do kosza. No było tak, to jest żonglując trzema piłeczkami, nieważne, bo ja chciałem tylko powiedzieć, że ten rekord na bieżni był taką dla nas wyskocznią do tego, co chciałem powiedzieć, co się dzieje teraz w Zabrzu. Paweł Żuk. Tak, znajomy Paweł Żuk, ja Pawła szanuję, Paweł robi rzeczy, których pewnie, może nie, że nikt by nie dał rady, ale raczej mało komu by się chciało to zrobić. Paweł podjął decyzję silny o tym... Silny Żuk. Tak, z krwi i kości chłop, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Paweł rywalizuje w biegu na bieżni, próbując wykreować, bo nikt dotąd wcześniej tego nie robi, czyli ustanowić rekord świata w biegu na bieżni, biegnąc 10 dni. I teraz słucham, bo powiedziałeś, jak to fatalnie jest 12, 100 mil, to teraz 10 dni. No, czyli pan Żuk potwierdza moje obawy o dziwną pogoń nad zaistnieniem w jakiś sposób w świecie biegowym. Żuk. Fajne nazwisko. Żuk. Fajne auto. No i ja tak... Fajne auto. No tak. No. Do Żuk. No, jechałeś kiedyś Żukiem? Jechałeś. No raczej, że... Paweł biegnie. Paweł planuje ten bieg skończyć 9 maja, więc jeszcze troszkę... My nagrywamy 4, więc jeszcze troszkę przed nim. Trochę przesada, ale Paweł biegał już dłuższe chyba biegi, więc trochę dzieje przesada. Się... To wszystko w nawiązaniu do tego, co się dzieje w IAU, bowiem to jest pierwsze moje skojarzenie, kiedy mówię ultra running. Czyli to są właśnie tego typu wydarzenia, czy poważne, czy nie, to nie mi oceniać. Ale no, góry jednak przy tym, bieg górski, czy chudy Wawrzyniec i tak dalej, to jednak to jest inna w ogóle sfera myślenia. I fajnie by było, gdyby ktoś myślał rozdzielając, czy to w ramach jednego związku, czy w ramach nie wiem, dwóch związków i tak dalej, i tak dalej. Grunt, żeby nie rozpatrywać tego wspólnie, bo nie ma to sensu. Tyle chciałem na temat ultra. Ciężkie dzisiaj ultra były. Trzeba to, może nie trzeba, warto obserwować, dzieje się. No dzieje się, w świecie ultra się dzieje, mimo że nie ma zawodów, ludzie sobie robią takie, mimo że nie ma zawodów, to są, że tak powiem, właśnie zastanawialiśmy się, czy mogę użyć tego słowa gównoburza. No shitstorm, gównoburza, nie wiem, czy to jest, czy gówno to jest brzydkie słowo. Nie przystoi do takiego chłopca jak ty. Dobrze. No, ale nie powiem stolcoburza, bo będzie dziwnie brzmiało. Dobra. Jest to burza, której nie powinno być, tak powiem. Jest to jak się spotykają, zła burza. Jak się ludzie spotykają dorośli, inteligentni lub też oddani. I tu użyłeś słowa inteligentni. Czy to ma zastosowanie do wszystkich osób biorących udział w tamtych dyskusjach?
A nie nam oceniać. Wiesz, inteligentni że... może, tak? Ale czy trzymający poziom i jakby z klasą to różnie bywa, bo czasem patrząc na wpisy ludzi na Facebooku to... No to nie, to jest temat na ze 3 odcinki i to w ogóle nie na naszym kanale. Dobra. Chciałoby się powiedzieć, że pierwsze śliwki robaczywki w... PA-u. Ale PA-u. Może być inaczej. Zobaczymy, obserwujemy. Szymon, ja rekomenduję. Ty obserwuj. Wszystkim wam, drodzy widzowie, rekomenduję. Bawcie się dobrze z biegami ultramaćkowi również. Ty obserwuj, a ja powiem troszkę o lekkoatletycznych szybkich newsach. Bardzo dzisiaj, chętnie. Ku waszemu zdziwieniu, szybkim newsem będą Mistrzostwa Polski w Goleniowie, bo o Mistrzostwach Polski w Goleniowie zostało powiedziane już bardzo dużo. Zwycięzczyni wśród kobiet Sylwia Indeka, 33-24-16. 109 wynik na World Athletics na świecie. Z tym wynikiem Sylwia raczej nie pojedzie na igrzyska, ale Sylwia wspominała, że ona nie lubi biegać biegów długich. Mhm. Pierwszy jej złoty medal w kategorii seniorki, drugie miejsce Iza Paszkiewicz, 33-25-67, tydzień po maratonie. Trzecie miejsce powracająca już któryś raz. Renata Pliś, 33-26-06, czyli sekundowe różnice między trzema zawodniczkami. Dalej Iwona Bernadelli. Czwarta w Dębnie, czwarta tutaj. Tak, dalej jeszcze Jackiewicz, Bańkowska, także również po maratonie dziewczyny. Jeżeli chodzi o kategorię młodzieżową, Beata Topka, Kinga Królik, podopieczna Jacka Kostrzeby. Tak jest. I Oliwia Sarnecka. Cała trójka zrobiła minimum na Bergen, co ciekawe, na Mistrzostwa Europy Młodzieżowe, które odbędą się 8 lipca. I przechodząc do mężczyzn, Krystian Zalewski, 29.06. W ogóle ciekawy bieg. Mocne nadawanie tempa przez Artura Olejarza do któregoś kilometra. Do 5 chyba. Później ta grupa się z nim złączyła. I taki później szaleńczy trochę. Krystian na 6 kilometrze postanowił zerwać tempo. Pobiegł drugie 5000 metrów w 14.0. Aha. Co zaskutkowało wynikiem 29.06. Z czym, że Krystian mówił, że jemu zależało głównie na zwycięstwie. On w ogóle bardzo długo się zastanawiał z trenerem, czy startować, czy nie. Jak widać, Krystian się zregenerował do jakiegoś tam stopnia. Drugie miejsce Patryk Kozłowski, 29-22-71. I trzecie miejsce Szymon Dorożyński, wyrwane na finiszu miejsce. Szymon, serdecznie pozdrawiamy. Zresztą Szymon parę treningów odbył z moją grupą treningową. No właśnie, chciałem cię pochwalić tutaj, ja sam się pochwalić. Chciałem tu powiedzieć, że... To duża zasługa treningów z Szymkiem Bytniewskim. Nie zasługa, ale uważam, że mocny akcent robi u ciebie. Tego brakuje w Polsce, żeby łączyć te siły, rozmawiać. Zawsze Szymon pisał, co moi zawodnicy robią. Jak mogłem, to pomagałem mu w taki sposób, jak mogłem. Jak nie mogłem, to po prostu pisałem mu, że dzisiaj jesteśmy w terenie, czy dzisiaj robimy podbiegi. Jeśli chodzi o czwarte miejsce, Szymon Kulka, wracający po kontuzji, przegrał na finiszu z Szymonem Dorożyńskim. Dalej Olek Wiącek, którego również serdecznie pozdrawiamy, bo jest z Klaudią Kazimierską w Kenii. Z Klaudią Kazimierską będziemy dzisiaj rozmawiać. Chciałby się być odpoczywa w Kenii, ale... U23 również złoty medal. Dalej Głogowski, Jarczok U23 i Czeronek U23, czyli podium w młodzieżowcach Wiącek, Jarczok i Czeronek. To był szybki news z Mistrzostw Polski w Goleniowie. Jeszcze jedna kwestia. Poruszaliśmy buty, poruszaliśmy te... tę procedurę akceptowania lub nieakceptowania butów z karbonem lub bez karbonu. Jedna zawodniczka, która zdobyła medal brązowy, pobiegła w butach z karbonem, w butach, które nie powinny być dopuszczone do rywalizacji. I ty dopiero teraz o tym mówisz? No mów, mów. I co ciekawe, ona zdobyła medal w kategorii młodzieżowej. Wrzuciła nawet na socjale zdjęcie w tych butach i prowadziłem dyskurs z Bartkiem, który trenuje, czyli Bartkiem Falkowskim. Czyli Szymek, który będzie za chwilę ciężko trenował. I rzeczywiście to był model niedopuszczony do rywalizacji na stadionie. I teraz pytanie, czy ta zawodniczka wiedziała o tym? Czy sędziowie przeoczyli to? Czy ten ruch był zamierzony? Czy jednak to była taka słodka nieświadomość i po prostu pobiegła w tych butach, które nie powinny być dopuszczone do rywalizacji? Ja bym powiedział, że w dobie tak dużego szumu wokół tego, tak dużej dyskusji, to na stronie Polskiego Związku były komunikaty w tym temacie, w internecie grzmiało, na portalach biegowych przede wszystkim. No, ja nie wierzę w przypadek. Tutaj mamy troszkę taką sytuację patową, bo to jest zawodniczka, która zrobiła minimum na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. To jest zawodniczka, która miała brązowy medal. No, już wiemy kto. No.
Łatwo tutaj, myślę, widzowie by dotarli bardzo szybko po zdjęciach, o kogo chodzi. Więc no tutaj rzucam w eter, co z tym fantem zrobić, bo już na odwołania za późno. Bo odwołania jest do jednego dnia, z tego co pamiętam. Ile nie krócej, nie? Do oficjalnych pewnie wyników, protesty, do 24? 15, do 15 minut. Wiem, że ten pierwszy protest jest do 15 minut czy do pół godziny, później chyba jest 24 godziny. Jeszcze tam, no, może nie, że pal licho ten medal, ale teraz Związek Polski Związkiem, historia w Polsce, ale jeśli ten wynik idzie w Europę, no bo idzie do Bergen, tak. O ile zawodniczka nie poprawi, no... Tak, mamy taki kwas się delikatnie robi. Znowu mamy sytuację, której karbon dostarcza nam kontrowersji. Ostatnio niefortunnie wdałem się w taką mocną dyskusję na temat butów karbonowych, bo tego artykułu Henryka Szosta, który tak obraża te buty karbonowe, który jeszcze niedawno mówił o tym, że buty karbonowe są super, że w butach karbonowych warto biegać i jak najbardziej te technologie trzeba wspierać. Który parę lat temu sam biegał w tych butach karbonowych, m.in. Nike 4%, Flyknitowe, Nike 4%, ten pierwszy model. Biegają w nich jego zawodnicy i później ukazuje się artykuł, w którym on bardzo krytykuje te buty, w ogóle twierdzi, że one w maratonie na igrzyskach nie powinny być dopuszczone. Jestem ciekaw wtedy, w jakich butach Kamil Karbowiak by pobiegł, którego bardzo szanuję i bardzo lubię. Ciekawa to była dyskusja, chociażby dlatego właśnie, że była mało spójna z perspektywy lat. Ja tak sobie ostatnio o tym myślałem, bo ja akurat prywatnie jestem średnim zwolennikiem karbonu. Bo? Bo nie masz. No bo nie mam, to raz, i uważam, że jest niepotrzebne, ale to jest moje zdanie. Jestem w stanie zrozumieć, że może World Athletics chodzi o to, żeby zwiększyć poziom sportowy, zwiększyć widowisko, poprawiać rekordy, żeby coś się działo. Dla mnie z perspektywy promocji lekkiej atletyki jest to nawet może i zasadne, żeby było w mediach głośniej. Ale broniąc nawet karbonu, bo tak sobie myślałem o tym, chcąc znaleźć pozytywy, no to daleko nie szukając, chociażby skokotyczce. Skokotyczce wiele lat temu skakano o tyczkach, które były jesionowe. Skakano pewnie mniej niż 4 metry, może trochę ponad 4 metry. Potem przyszły tyczki bambusowe. Był to kolejny progres, gdzie ktoś miał tyczkę bambusową, skakał wyżej niż ktoś miał tyczkę jesionową. Następnie w latach, strzelę teraz, powiedzmy 50. przyszły tyczki, nie wiem, czy z włókna szklanego, generalnie z tworzywa sztucznego. No i nagle zawodnicy zaczęli skakać po 5 metrów. Teraz skaczą, wiadomo, najlepsi 6,15 i 6,18 rekordy świata. No i jest trochę w tym wszystkim analogii, dlatego że zarówno w karbonie, jeśli w karbonie nie masz silnych nóg, nie masz formy, no to karbon ci nic nie da. I to jest oczywiste. W tyczce jest dokładnie to samo. Jeżeli nie pobiegniesz, to nie pobiegniesz. No nie oszukujmy się. Dlatego też chciałbym wziąć w obronę trochę karbon, bo co z tego, że masz tyczkę z włókna szklanego czy z czegokolwiek innego, jeśli dał, nie wygniesz. Nie by ktoś dał tyczkę, to ja bym z tej tyczki nic nie zrobił. Jeśli da się te buty karbonowe osobie, która biega 40 minut na dyszkę, to pobiegnie może 39, ale bardzo często się może zdarzyć tak, że na 8 czy 9 kilometrze, czy na maratonie na 30 złapiemy ją takie skurcze, że ona nie będzie w stanie dalej biec. I będzie biegła w takim tempie, że te buty nie oddadzą, więc mimo wszystko, że ten karbon jest dość dyskusyjny, ja znajduję w tym wszystkim pozytywy, chciałbym tutaj zauważyć, że jeśli wpłynie to pozytywnie na promocję sportu, bo w tych mediach, obecnie w mediach jest dużo szumu, no a szum w mediach powoduje promocję. To nie jest negatywne, bo to nie są afery dopingowe i tak dalej, więc no może w tą stronę idźmy, bowiem mamy po odejściu Usaina Bolta, moim zdaniem, cały czas ten dołek, jeśli chodzi o jeszcze cały czas trafiam na takie pojęcie, które ludzie sobie tak upodobali, ja nie wiem, znaczy wiem, pewnie gdzie doping technologiczny. Tak. Doping technologiczny. Ludzie kochani, doping to jest rzecz, która jest niedostępna dla wszystkich, która jest zabroniona. Po pierwsze, buty karbonowe są dopuszczane przez World Athletics. Po drugie, są ogólnodostępne. Każdy, nawet zwykły Goleniewski, tutaj nie używam sformułowania Kowalski, tylko Goleniewski, może sobie je kupić, jeśli by chciał. I miał na to środki. Tak? Tak. I naprawdę, jeżeli nie jesteś mocny, to w tych butach nie pobiegniesz. Nie pobiegną one za ciebie same. Odpowiadasz na pytanie. Dokładnie. Ja nie kupuję tych butów, bo uważam, że ich nie wykorzystam. Jakby cena do tego, co da mi karbon w zamian, jest nieadekwatna w tym momencie. Po co mi karbon, skoro ja pobiegnę, strzelę na piątkę zamiast 15:40, pobiegnę 15:30. Czy to połechce mojego? Nie połechce mojego ego. Czy to połechce sponsorów? Nie połechce nikogo poza mną. Więc po co? Jeśli w wyczynowym sporcie będzie miał to każdy i ma to przynieść promocję lekkiej atletyki,
niech się dzieje. Wola nieba, z nią się zawsze zgadzać. Także Henryku VI i Sabo, nie idźcie tą drogą, bo naprawdę jest internet, to jest zła droga. To pokazuje, że internet nie wybacza. Minęło kilka lat. Łatwo do tych zdjęć można wrócić. One są nawet w książce Henryka. No i widzisz. Także, no. A ja akurat jako osoba, która zwraca uwagę na buty. Myślałem, że jako osoba, która czyta książki. Tak, ja czytam książki. A potwierdzam, tak. No dobrze, drugi news. Szybki, rzuty. Zaczyna się sezon lekkoatletyczny, bo nie tylko biegi, ale również konkurencje techniczne. Katarzyna Furmanek otwiera sezon 70.02. Jak wiemy z poprzedniego odcinka, Polska młotem stoi, czyli przypomnienie 72.50 to jest minimum na Igrzyska Olimpijskie. W tym momencie Katarzyna Furmanek zajmuje 25. miejsce w rankingu World Athletics. Anita Włodarczyk po 638 dniach w końcu startuje, w końcu oddaje rzut na odległość. My o niej nie zapominaliśmy. 73.88 to jest minimum, to jest szósty wynik na World Athletics. Na pewno jej nie satysfakcjonuje, na pewno nie satysfakcjonuje kibiców, na pewno nie satysfakcjonuje kibiców polskich, no, bo tym wiemy, amerykańskich, że na pewno tak. Tak, zdecydowanie. Czy jeszcze do głosu dojdzie Malwina Kopron? Jeszcze do głosu dojdzie kto? Joanna Fiodorow? Asia Fiodorow, tak? Tak. No, ja w ogóle nie zadaję znaku zapytania, daję kropkę. Tutaj pokazuje nam to, że młot, kobiecy zwłaszcza, w Poznaniu, na Mistrzostwach Polski w Poznaniu pod koniec czerwca będzie na bardzo wysokim poziomie. Można powiedzieć, że to będą takie trialsy, jak to Krystian Zalewski określił. I to będzie taki ból głowy dla wiceprezesa Majewskiego, którego on się spodziewał, bo tutaj faktycznie może mówić, że spodziewaliśmy się troszkę tego, że tutaj będzie rywalizacja o te trzy miejsca w przeciwieństwie do maratońskiej kwalifikacji. Także na pewno warto śledzić te poczynania, bo dziewczyny trenują, dziewczyny będą bardzo mocne, no i ta walka może powodować to, jak będzie wyglądało podium na Igrzyskach w Tokio. Mamy trzy mocne Polki, są trzy mocne... Znaczy na Igrzyskach będziemy mieli trzy mocne Polki, na pewno będą trzy mocne Amerykanki, do tego dojdą być może Niemki, Rosjanki, więc nie Rosjanki jest... nie. Rosjanki, mówię, Białorusinki. O Rosjankach, jak w sumie wspomniałeś, to dobrze, że dobrze, że wspomniałeś, bo... Ty wspomniałeś, ale dobrze. Wspomnieliśmy, wspomniało się. Dobra. Bo jeszcze dobrym newsem lub też może niedobrym jest to, że pod neutralną flagą dostała zgodę na starty Maria Lasiskiena, więc będziemy ją widzieli na skoczni w Tokio. Czy to dobrze, czy niedobrze z perspektywy Kamili Litwinko? Niedobrze z perspektywy walki z silnymi Ukrainkami, które obecnie dominują na rynku. Na światowej scenie. Arenie, dokładnie. Toruń Arena. To na pewno dobra informacja, niech się dzieje. Ja jestem dużym kibicem tej zawodniczki. Ponadto jeszcze Sidorowa, skoczkini otyczce, otrzymała tą zgodę i jeszcze dwóch czy trzech też zawodników z konkurencji technicznych. Więc coś tam zaczyna się dziać. To tyle, co chciałem tylko wtrącić. Tak, no i też myślę, że zapomniałeś ze względu na widowisko, no bo konkurs w Doha był bardzo widowiskowy, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jeżeli chodzi o skok z wyż. Tak. I Mutas nawet Barsi. Mieliśmy tutaj nawet próbkę w Toruniu, że nawet na europejskim poziomie skakanie może być bardzo fajne, bardzo widowiskowe i ten konkurs naprawdę był taki, no, dreszczyk emocji był. Gdzie... A mówisz o męskim czy kobiecym? O męskim. Tak, bo tam Białorusin, który nie był faworyzowany, tylko Tamberi Legolas. Faworyzowany showman, który wnosi promyk nadziei do promocji lekkiej atletyki, bardzo pozytywny, przegrywa z Białorusinem, tak, ku mojej uciesze. To były szybkie newsy ode mnie, teraz ulicznik, ulicznica, uliczne szybkie newsy. Krótko, bo za chwilę przejdziemy do lekkiej atletyki, ona chyba w tym wszystkim jest najważniejsza. Przelecimy chyba wszystko od razu z ulicy i potem oddam tobie poletko. Przede wszystkim Jake Smith. Duże serduszko ode mnie dla tego gościa. Bardzo sympatyczny, strasznie. Nie wiem, jak to powiedzieć, to dziwnie zawsze. Bardzo sympatyczny gość. Chłopak, który pochodzi z Bermudów. Miał obywatelsko-walijskie, w zeszłym roku zmienił je na angielskie, bo czuł, że to jest jednak jego kraj. Brytyjskie. W lekkiej atletyce masz Brytyjczyk. Tak. Ale możesz być Walijczykiem lub Anglikiem. On teraz jest Anglikiem ku mniejszej uciesze Walii, dla której poprawiał, jeśli się nie mylę, bo to jest do potwierdzenia, poprawiał rekord w zeszłym roku, tak na pewno, poprawiał w zeszłym roku w Gdyni. W Gdyni już biegał pod flagą Wielkiej Brytanii.
Tak, tak, tak. Ale jako walijczyk. Zakładam, że mają to rozdzielone, że jest tak, tylko że Walia i tak nie ma reprezentacji, więc nie rozumiem, może tu chodziło o jakieś stypendia, może o jakieś finansowanie. Albo po jakąś politykę? Nie, może Walia po prostu nie ma takiego finansowania jak Wielka Brytania. Nie, nie, on to jest dość ciekawe, bo on bardzo mocno podziękował za bardzo silne wsparcie Walii. Aha, widzisz. W takim oświadczeniu, kiedy podejmował decyzję o zmianie i powiedział po prostu, że jego rodzice są, chyba, tak mi się wydaje, Anglikami. Czuł, że tak jest po prostu logicznie, a obywatelstwo walijskie miał dlatego, że przebywał tam 3 lata pewnie na studiach. Co o tym chłopaku? No bo świat obiegła informacja, że bieg jako pacemaker zrobił minimum i taka mnie trochę analogia, ale to nie jest do końca trafna analogia. Pacemaker robi 2:11:00, czyli 2 sekundy gorzej niż Krystian Zalewski, który oczywiście szykował się nade mną i tak dalej. I jest wielka radość, wielkie słowa podziwu dla chłopaka, który naprawdę pobiegł na bardzo wysokim poziomie, zrobił minimum. No i teraz per analogia, Krystian przybiega, ciach, a mogło być lepiej i tak dalej. Mnie się to nie spodoba, znaczy nie podoba mi się z tej perspektywy. Szczególnie, że Brytyjczyk pobiegł w Gdyni dużo lepiej niż Krystian. Niesamowity wynik. 60:31 powiedzmy. Tak, tam ten wynik, ja też byłem pod wrażeniem, bo on był jednym z pierwszych Europejczyków, jak nie pierwszym. I to jak on reagował na mecie, nawet jakby człowiek się nie interesował lekką atletyką, to widząc to jak chłopak się cieszy na mecie, tak, zwróciłby na niego uwagę całkiem słusznie, bo po kilku miesiącach wraca i robi znowu show. Pomimo tego, że tego show trochę robić nie chciał, był zakontraktowany na 25 km, tam podejmuje decyzję o tym, że kontynuuje. Co ciekawe, biegł tylko na jednym żelu. Nie pił niczego, więc na jednym żelu przeleciał maraton. Smith 60:31. Brilliant run for the Brit Jake Smith. El Khoumri 60:30. These are great times. I think you're still a bit nuts, like you might have seen on the that person who cried in his arms really. So since then it has been. Ja jeszcze wracając do Gdyni, to taki jego post pamiętam na Instagramie, bo ja go zacząłem od razu obserwować po chwilę po Gdyni, bo go nie kojarzyłem, no dość naturalne. I on mówił, że nigdy nie spodziewał się, że pierwszą osobą, która mu pogratuluje po starcie, będzie Sebastian Coe. Bo on wpadł w ramiona Sebastiana Coe i naprawdę przytulił się z nim, jak mówi, z takim mentorem, którego zawsze chciał naśladować i tak dalej. A chłopak po prostu pobiegł fenomenalnie w tej Gdyni i no, ta jego młodzieńcza twarz jeszcze nadaje tego, że po prostu musisz z nim sympatyzować. Oczywiście. Mnie tylko taka głupia strasznie myśl przyszła do głowy, że wyobrażam sobie, jak Krystian przybiega do mety, cieszy się z rekordu Polski i wpada w objęcia pana Tomasza Majewskiego. To jest wymyślona historia w tym momencie. To się nie zdarzyło. Ciekawostką jest też chyba to, że on był pacemakerem dla Chrisa Thompsona. Ciekawostką, która ciebie może zainteresować bardzo mocno, jest to, że będąc pacemakerem dla Chrisa Thompsona biegł w butach Nike'a, teraz biegł w butach Adidas. Tak, ale miał strój Nike, także widać, że chłopak cały czas szuka sponsora. Wiedz, że coś się dzieje, także może nie będziemy go sponsorować. Ciekawostką ostatnią, którą zamknę ten temat, jest to, że on w tygodniu, w którym biegł jako pacemaker, przebiegł półtoraczka w 3:50, trójeczkę w 8:25, więc, ale były to starty, więc tym bardziej szacun, że ogarnął ten maraton. Daj Związek Brytyjski, żeby pojechał na te igrzyska, spotkał się na nim z Polakami, bo to może być całkiem ciekawe, Europejczycy. Niedawno były takie wieści w internecie, że Polska maratonem stoi. A może Tokio. Także Jake Smith, zapamiętajcie imię, zapamiętajcie nazwisko. Nasz faworyt. Nasz faworyt. Oczywiście. No, buzia się uśmiecha sama. Zdecydowanie. Oczywiście. To jest pierwszy news. Drugim szybkim newsem jest Caroline, nie znam norweskiego, Gryvdal. Kolejny szybki bieg na 5 km, celowo nie użyję słowa rekordowy. Pobiegła szybciej niż Beatrice Chepkoech, pobiegła 14:39, szybciej niż Beth Porter, o której już mówi. Niesamowite. Się uśmiechasz nawet. Nie, niesamowite. Ja jestem pod wrażeniem to, co się dzieje w żeńskim bieganiu i to, że Europejki dochodzą do głosu w końcu. No, pytanie, czy nie czekamy na to, aż dojdą Afrykanki i te rekordy będą przesuwane nie o teraz o 2 sekundy, tylko 20. Tak może być. To się wydarzyło w Norwegii. Wiadomo, zainteresuje cię fakt, że biegła w Adidasach.
oczywiście. Cała od góry do dołu, ładnie ubrana. No i mnie się jedna rzecz nie spodobała w internecie. Od razu te głosy, doping technologiczny, skąd się wzięła, z czapy i tak dalej. Jeśli ktoś jeszcze nie wiedział, nie doczytał, a może go to interesuje, jest to zawodniczka, która była na Igrzyskach Olimpijskich dwukrotnie, jest medalistką Mistrzostw Europy na przeszkodach, na dyszkę, na 10 tysięcy metrów. Biegała w tym roku już poniżej, w tym roku albo w zeszłym, poniżej 15 minut. Czy jest to zaskoczenie? No, rekord świata jest na pewno zaskoczeniem, natomiast to, że zawodniczka biega na wysokim poziomie, no to jeżeli się nie interesujemy, jeżeli nie zgłębimy się w zawodnika, nie poczytamy o nim wcześniej, jak wyglądały jej życiówki, jego życiówki i nagle pojawia się jakieś nazwisko i my stwierdzamy, nie, ona rok temu pewnie zaczęła trenować, a teraz biega 14:29. Moi kochani, to tak niestety nie działa. Fajnie by było, jakby tak działało. No. Nie jest tak, że zakładasz buty Adidasa, Nike, Asics'a i biegasz 14:29, czyli rekord świata. To jest osoba, która no 14:39. 39, tak. To jest osoba, która nie jest, cytując znowu kolokwializmy, no-name'em. Tylko to jest osoba, która prezentuje bardzo wysoki poziom europejski, wysoki poziom, myślę, że również światowy, od paru lat. No i... Ja tylko jeszcze dodam takie może dwie króciutkie rzeczy. Ma dwa starty w Polsce na przełajach w Bydgoszczy DNF, ale dwa lata temu, 26 czerwca, startowała w Goleniowie na meetingu bestseller Goleniów Athletics Park. No i tam biegała na piątkę, pobiegła 15:09, czyli już dwa lata temu zajęła drugie miejsce, przegrała, wydaje mi się, z Etiopką, no ale zostawiła w pokonanym polu tak, żeby pokazać, że jednak no nie jest to nikt taki przypadkowy. Paulinę Kaczyńską, Jankowską, wspomnianą dzisiaj Izę Paszkiewicz, wtedy chyba jeszcze Izę Krzaskalską, swoją drogą. No więc jest zawodniczką utytułowaną. Jedną rzeczą, którą jeszcze mnie zainteresowało, było oświadczenie organizatorów, którzy nie spodziewali się rekordu świata, w związku z czym nie było ani kontroli antydopingowej, ani działaczy związkowych. No i krótko podsumowano tylko to tym, że wszystkie te procedury były dla nich za drogie, nie spodziewali się takiej historii, więc nie byli przygotowani świadomie, ale podejmą wszelkie próby do tego, aby spontanicznie zorganizowany tydzień wcześniej bieg był, wynik osiągnięty na tej imprezie był ratyfikowany. I teraz pytanie, bo czy to jest w ogóle realne, że kontrola dopingowa będzie przeprowadzona kilka dni później? To jeszcze może jestem w stanie jakoś zrozumieć, ale brak działaczy, brak atestu trasy i czy atest sędziów pewnie też może być po fakcie? Tak? Wydaje mi się, że to jest taki trochę głos, taki jeszcze pełen euforii, że zrobimy wszystko, żeby się udało, ale już chyba jest po wszystkim. Niemniej jednak 14:39 robi wrażenie. Życzę wielu osobom, wielu znajomym, żeby tak pobiegali. No. A jeszcze nie wiem, czy masz wspomniane, również zostając przy temacie Skandynawii, San Remo pobiegł połówkę. Godzina 1:30 czy 20. Samotnie. Jako sprawdzian. Godzina 1:20:30. Tak, zorganizowany sprawdzian przez jego sponsora, przez tą firmę odzieżową, teraz nie pamiętam, wypadło mi z głowy. Na pewno Damian wrzuci tutaj taki duży, żółty napis z nazwą tej firmy. A to jest w sumie znana, czy nieznana? Nie wiem. Nie, ona jest jakaś taka, wiesz, odzieżowa typu... No name. Nie, no name nie, ale znana podejrzewam w Skandynawii na pewno, ale ja nie pamiętam. Wypadło mi z głowy totalnie. Tak, i trzeci news. Bo to też jest ciekawe. Trzeci news i on to jest taki news, że on jeszcze nie ma do końca zakończenia, bo to jest coś, co trwa. Ethiopian Olympic 35 kilometers trials, marathon trials. Ja, wiesz, co mnie interesuje najbardziej? Kto wpadł na 35? Bo to jest ani krótki dystans, ani to maraton. To było takie z czapy. To było takie, ciągniemy losy, rozpisali różne dystanse i ciągniemy losy i wypadło 35? Nie, stali na polu i powiedzieli, ile jest kus na polu, tyle kilometrów biegamy. Ale słuchaj, i jedna uciekła, jedna coś tam. Ale nie, słuchaj, ty jako na przykład... Połówka. Prezes, no, połówka. Ja też bym powiedział półmaraton, no. Albo 30 ewentualnie. Mnie śmieszyło to, że na stronie Etiopskiego Związku były te informacje, te przeliczenia, że pobieg, powiedzmy 1:45 zwycięzca i to jest 2:07 w maratonie. No po co to? No niekoniecznie, bo po 35 kilometrze się mogą takie rzeczy dziać, gdzie... Szczególnie, że oni biegali... Te trialsy w Genewie, ale finalnie pobiegli to w Sebeta City. To jest coś takiego, dawno nie było analogii do piłki nożnej, więc dzisiaj pociśniemy z piłką nożną, do skórokopów dzisiaj.
60 minuta, 0-0, to daje 2-0 w 90. To jest taka predykcja. Ja ostatnio oglądałem, ale to będzie tak z czapy, to można ewentualnie wyciąć. Nie, dawaj. Podcast, w którym oglądałeś podcast, no to jest mistrz. Oglądałem naocznie. Słuchawki tu. Ciach. O angielskiej, afrykańskiej, przepraszam, piłce nożnej i takiej lidze mistrzów. I co tam się w Afryce dzieje? Tam się cuda niewidy dzieją. Ja nie znam się na piłce. W Afryce się... I teraz... Słuchajcie, w Afryce się cuda niewidy dzieją. Tam się dużo dzieje. I tam był, nie wiem, czy to było w tym roku, czy w latach poprzednich, był finał afrykańskiej ligi mistrzów, tak to nazwę kolokwialnie. Nie wiem, czy taka jest nazwa oficjalna. I tam grała drużyna chyba tunezyjska z jakąś. I w którejś minucie przerwano mecz, nie zgodzono się z... nie zadziałał VAR. Dziwnym przypadkiem nie zadziałał VAR. Przerwano mecz, piłkarze zrezygnowali z gry. Skończył się ten mecz strzele w 67 minucie. Związek podał informację, że ten mecz będzie odegrany w innym miejscu, w ogóle w innym czasie. Minęło ileś miesięcy i nie rozegrano tego meczu, wygrała ta drużyna. Ciach, nie było tematu, więc to jest trochę tak, że Afryka wielbą to jest... przegryz kabel od VAR-u. I... Tak, no, nie powinno się już mówić o Afryce jako o tym trzecim świecie, ale jednak wiele historii z życia pokazuje, że tam się dzieją cuda niewidy. No i to było podobnie. Mieli biegać w Genewie, biegali w Sebeta City, 2300 metrów nad poziomem morza. 35 kilometrów. W dużej wilgotności. A widziałeś start? Z tymi krowami. Tak, w ogóle krowy, rowery, ludzie. Tam. I ten z chorągiewką. Start? Start, a oni wystartowali. Po prostu. Pomiar czasu to wiesz, taki starszy pan ze stoperem, start. I poszli. I tam ludzie w koło, nie wiem, czy do końca nie, wszyscy rozumieli, o co chodzi. Nie, tam w ogóle piknik, McDonald's. Jeden to wyglądał jakby, wiesz, on mówi, nie wiedział, czemu tu jest. Dokładnie, ja czytałem takie porównanie, że zawodnicy spodziewali się w Genewie dużej ilości oficjeli europejskich, którzy przyjadą obserwować to, a otrzymali w zamian farmerów, rolników, którzy robili swoje, gdzieś tam chłopaki biegali. Pobiegali szybko, pobiegali swoje. Może nie będziemy się skupiać na wynikach, skupmy się na tym, że zabrakło... Kenenisy Bekele. Bardzo szanuję, jeden z moich idoli sprzed wielu lat i chyba nadal aktualnie jeden z takich zawodników, do których czuję sentyment. Dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z 2008 roku. Piątka dyszka. No i autor drugiego wyniku w historii w maratonie, oficjalnym maratonie. Tak, dwie sekundy do rekordu świata Eliuda Kipczoge. Zapowiadany, oczekiwany pojedynek na igrzyskach. Czy się odbędzie? No i oficjalnie nie, ale powolutku nieoficjalnie odkrywane są karty, że tak. Czyli jeden z 35 kilometrów nie pojedzie, a pojedzie Kenenisa Bekele w jego miejsce. Gdzie był ten tytuł, czy w Etiopii rządzą leśne dziadki? Gdzieś był. Na bieganie? PL. Na bieganiu.pl. No tam nie wiadomo, ja trochę szukałem informacji. Polne dziadki, bo oni tam z lasami cię. Chociaż oni mają jakieś lasy. Nie, tam to przecież Płaskowyż, tam się dużo dzieje. Ja trochę chciałem szukać informacji na ten temat i przyznam, że szukanie informacji w języku, kurczę, no nie wiem jaki to jest język, no ale nie są to literki europejskie, no nie są to literki tradycyjne. Ciężko jest cokolwiek znaleźć, te strony są nieczytelne, ale potem stwierdziłem, że w sumie jak ktoś wchodzi na PESL i jest za granicą, to też może wielu rzeczy nie doczytać. No ciekawe, bo to jest znowu tak trochę, dzisiaj Marcin Rzeszutko napisał o tym, że to nie było jakby atakujące, broń Boże, ale napisał coś takiego, że dlaczego wynik z 2000 zeszłego roku ma premiować na mistrzostwa w tym roku. Jeśli mistrzostwa się nie odbyły, ciach, rozpoczynajmy od nowa. Okej. Okay, ale mówisz o maratonie Bekele? Teraz mówię o tym, o Dominice i Kamilu w perspektywie ultra, że powinni jeszcze w tym roku pobiec. Okej. Okay. Ale mamy przykład Kenenisy Bekele, który ten rekordowy wynik pobiegł w 2019 roku, czyli jeszcze rok w tył, a mimo wszystko prawdopodobnie będzie to zaakceptowane i no, jeden z najbardziej tytułowanych zawodników w historii. Który już zapowiadał powoli koniec kariery.
no, nie wystartował w Londynie na tym maratonie. Kilka dni przed. Zresztą, którym Elliot przegrał, co ku zaskoczeniu kibiców. A który w ogóle wygrał? Chyba ten, który wygrał te trialsy. No widzisz. Tak mogło być. Do sprawdzenia, jak ktoś jeszcze teraz nas ogląda, to prośba o potwierdzenie lub też nie. Jeden tak. Maciek ogląda i może moja mama. Okej, okay, słuchaj, no to co? Wysyłasz Kenenisa Bekele na igrzyska, czy nie? Nie chciałbym tu nic powsłyszeć. Z czystym sumieniem, jeśli coś powsłyszałem, no nie trzaskaj w mikrofon, gościu. Głośno było, przepraszam, Maciek. Jeśli ja byłbym przedstawicielem związku, dałbym zielone światło Kenenisy Bekele. Dlaczego? Dlatego, że do momentu tych trialsów była informacja, że te wyniki będą obowiązujące, więc tak, decyzje były płynne, zmienne, a jak widzimy, na przykładzie znowu Ultra, te zmiany nie przynoszą nic pozytywnego. Ja chciałbym zobaczyć Kenenisę Bekele w starciu z Eliudem Kipchoge. Z Jake'em Smithem? No i z Polakami. Mam nadzieję, że jak najdalej, może aż do mety. A ty, Szymek? A ja też, bo nie zmienia się jakby przepisów w trakcie gry. I u nas jest taka sytuacja przecież z Karoliną Nadolską, że ten wynik z 2019 niby ją premiuje ją, ale już pojawiły się głosy, że nie powinien, że ona powinna potwierdzić formę i tak dalej, i tak dalej. No ale na papierze powinna jechać Karolina Nadolska, tak? Powinna, dokładnie. A jeśli potwierdzać ten wynik, to nie na 35, a może na dycha? Tak, w jej przypadku. Nawet na półmaraton, myślę, że półmaraton, nawet w maju, nawet na początku czerwca też. Myślę, że nie jest powolny. Półmaraton 8 sierpnia. No to jest bardzo dużo czasu. To jest pół czerwca, lipiec, sierpień, to jest... Jeszcze tak, ja się zgodzę, tylko niech dostanie tą informację jak najprędzej, a dokładnie. Nie na tydzień wcześniej. Proszę przyjechać do niej wtedy. Bo nie pod koniec czerwca. Jak to by się mogło zdarzyć? To by było na tyle. Nic więcej. Nic więcej do ocalenia, nic więcej do dodania. Czyli Ultra już przebrnęliśmy, czy jeszcze masz drugi news? Nie, to już to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. To jak, dzisiaj wszystkie twoje newsy już? No dlatego powiedziałem, że 3 newsy Ultra, bo to tak by się ujęło w tym. Czyli znowu lekka atletyka dominuje odcinek? Dzisiaj jesteśmy połączeni z Kenią, jesteśmy połączeni z Klaudią Kazimierską. Klaudia, czy to jest twój pierwszy wysokogórski obóz w twojej karierze? Tak, w sumie jest mój pierwszy i od razu polecieliśmy do Kenii. Nie chcieliśmy tutaj od razu przylatywać, mieliśmy lecieć do Font-Romé, ale Font-Romé sobie zastrzegło, że wpuszczają tylko olimpijczyków, generalnie francuskich olimpijczyków, ewentualnie jeszcze z zagranicy, jeżeli komitety olimpijskie o to, że tak powiem, zapytają i poproszą o to, to wtedy mogą jeszcze ewentualnie olimpijczycy z innych krajów trenować w Font-Romé, a ponieważ ja olimpijką nie jestem, więc musieliśmy znaleźć inny kierunek na obóz i zdecydowaliśmy się na Kenię. W sumie to takie było trochę dość spontaniczne, bo kupiliśmy bilety chyba 4 dni przed wylotem, więc tak wszystko troszeczkę na szybko, ale jest fajnie i na razie mi się dobrze tutaj trenuje, więc... Kto na to wpadł? Trenerka? Trenerka Agnieszka Nowakowska, którą warto przedstawić. Kto wpadł na taki pomysł spontaniczny? Czy ty podsunąłeś trenerce, trenerka tobie? Tak, w sumie moja trenerka, bo no, w Europie ciężko było o miejsce, gdzie byłoby ciepło w tym momencie w górach. Zresztą w Font-Romé teraz niedawno padał śnieg, więc jakby w sumie wyszliśmy na tym dobrze, że przylecieliśmy do Kenii, bo jest lepsza pogoda. No niewątpliwie u nas w Poznaniu od samego rana pada. No. Ale też jest około 20-25 stopni, więc możemy powiedzieć, że jest dość podobnie. Chyba w domu u mnie. Klaudia, to ja jeszcze przejdę, jak już jesteś w Kenii. W zeszłym roku 35. miejsce w rankingu na 1500 metrów, czyli miejsce premiujące na igrzyska. I tu pytanie ode mnie. 16, 17, 18 lipca młodzieżowe mistrzostwa Europy w Bergen. Czy to docelowa impreza? Przepraszam, 8.07 Mistrzostwa Europy w Bergen. Czy to będzie przystanek, czy docelowa impreza? Generalnie szykujemy formę na te zawody, ponieważ jakby na ten moment jestem, powiedzmy, spokojna o awans na nie, a na igrzyska tak naprawdę nie wiem, czy się dostanę, więc na ten moment szykujemy się na Mistrzostwa Europy. A tak naprawdę w trakcie sezonu, jak będę już miała jakieś starty, wyniki, będziemy widzieli, czy mam szansę na igrzyska, pewnie wtedy będą decyzje. Matt?
O co ja bym chciał zapytać? No, chciałbym przede wszystkim zapytać o to, jak sobie radzisz w Kenii na treningach? Czy nie ma żadnych problemów z fauną, z florą, z owcami, ze zwierzętami? Jak to wszystko wygląda? Bo media społecznościowe biegła informacja o, na szczęście, nie tragicznych skutkach, ale ataku owiec na Klaudię i chyba Olka Wiącka, z tego co kojarzę. Tak. Wszyscy żywi? Tak, przeżyliśmy, zerwała się tuż przed nami owieczka, bo generalnie one są przywiązane zwykle, ale akurat w tym momencie się zerwała i wpadła nam trochę pod nogi, ale obydwoje przeżyliśmy, radzimy sobie tutaj ze zwierzętami, ale jest ciekawie. A ona przeżyła i drugie pytanie, co jedliście w takim razie po treningu na obiad? Na obiad nie jemy mięsa, ponieważ na obiad nie ma mięsa. Mięso jest tylko na kolację tutaj i jest to zwykle chude mięso. Więc nie jedliśmy owieczki i raczej jej jeść nie będziemy. No dobra, jedziemy dalej z pytaniami. Masz czas czy nie masz czasu? Bo to jest kwestia dość istotna. Mam. Jesteś już po drugim treningu? Tak. Czyli traktujesz nasze spotkanie jako czysty relaks? No powiedzmy, w sumie tak, taka rozrywka trochę, której tutaj brakuje. O, bo już chciałem wiedzieć, że to się wytnie, ale tego się może nie wytnie. No ja zapytam chyba o coś, co pewnie pytano cię nieraz. No, od jakiegoś czasu porównuje się ciebie do innej zawodniczki, trochę od ciebie starszej, o imieniu Sofia. W zeszłym roku mało brakowało do poprawki rekordu Polski. Czy brakowało mało? Tak w sumie nie wiem. Nabiegałaś 4.07, ale byłaś jeszcze juniorką w zeszłym roku. Tak, 13 setnych. 13 setnych, dobra, bo w tym roku przyszłaś do młodzieżówki i teraz już będzie troszkę więcej brakowało. No i pytanie, czy jeśli w zeszłym roku się nie udało, czy w kategorii młodzieżówki jesteś w stanie pobiegać 4.01.99? No myślę, że jestem. Mam jeszcze w sumie 3 lata prawie. 3 sezony przede mną, więc myślę, że jeżeli bym się poprawiała, to ja do tej pory się poprawiałam. To myślę, że jest to możliwe, ponieważ do tej pory robiłam co roku progres, więc jestem dobrej myśli i myślę, że jest to możliwe. Może nie jeszcze w tym roku, ale w następnych myślę, że tak. A kiedy planujecie pierwsze starty w tym roku? Teraz czekam w sumie na decyzję, ponieważ jakby jest nadal mi ciężko dostać się na meetingi za granicą, ponieważ jestem trochę jeszcze anonimową zawodniczką i wbrew pozorom z wynikiem 4.07 nie jest łatwo dostać się na dobre meetingi, więc na ten moment czekam na potwierdzenia startów, więc na ten, no nie chcę zdradzać, nic za bardzo obiecywać, dopiero jak będę wiedziała, to na pewno się podzielę tym. Ja zapytam w takim razie, był aspekt sportowy, aspekt naukowy, a czy jesteś pilną uczennicą w takim razie? Myślę, że tak samo ambitnie jak do biegania podchodzę do nauki i przez to trochę potem, może nie to, że tracę, ale też przez to się odbija na tym moja regeneracja i wszystko, ponieważ chcę wszystko robić jak najlepiej i przez to, że nie jest mi łatwo godzić nauki z bieganiem, to przez to potem niestety mniej śpię albo no, ten trening jest nieraz trochę musi być zmieniony, bo brakuje sił i czasu. Nie wiem, jak mówi teraz młodzież, jak ja studiowałem, to mówiło się, nie ma spiny, są kolejne terminy, nawet nie, że drugie. Nie wiem, jak też się teraz się mówi. No ty jesteś najbardziej na bieżąco. Bez spiny są drugie terminy. O, cały czas. Czas. Czy nie jesteś, a może ja nie jestem taki stary jeszcze? Jeszcze nie. Jeszcze sobie dobrze, zrobię. Dobrze, Klaudia, z naszej strony to wszystko. Dziękujemy, że zechciałaś z nami porozmawiać. Ode mnie życzę przede wszystkim prądu i tego, żebyś, mówiąc kolokwialnie, ogarnęła różniczki. Tak, bo to z różniczkami jest problem. Czy możesz i z tym, i z tym. Z całkami. Z całkami. Żebyś ogarnęła całki. Mati, ty czego życzysz Klaudii? No, życzę dobrej i owocnej współpracy z trenerką Nowakowską. Dzięki bardzo, dzięki za zaproszenie. I juvenaliów dobrych. Nie, juvenalia to jest wiesz, okres treningowy. No. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze tam w Kenii. Nie imprezujcie za dużo. Lekkoatletyczny news dominuje dzisiejszy odcinek World Athletics Relays. To nie są mistrzostwa świata, to jest World Athletics Relays. Nie tłumaczmy tego, nie tłumaczy się takich nazw. Uważam, Mateusz, jakie jest twoje zdanie? W weekend nie odbyły się żadne mistrzostwa świata, choć ze względu na szacunek do medalistów zeszłorocznych na 4x400, 4x100 metrów z Doha. Z 2019 dokładnie. To są aktualni mistrzowie świata i tego się trzymajmy. To był Festiwal Sztafet World Relays, tak byśmy mogli to nazywać po polsku. Nie używajmy sformułowania mistrzostwa świata, bo to jest według mnie błędne. Według Mateusza również jest błędne, tak, według Łukasza Panfila również jest błędne. 3 razy na nie. Dziękujemy. Zapraszamy dalej.
Pierwsza... Ale chcesz tak hejtować, to dobre, to idziemy. Nie, tak, nie chcę ja hejtować. Nie, tak. Impreza, sama impreza była bardzo fajna. Idea imprezy uważam, bez że jedyne, co mogło nie dopisać, to pogoda i pogoda nas zawiodła. Było zimno, odczuwalna temperatura, rozmawiałem dzisiaj z Kamilą Cibą na stadionie, odczuwalna temperatura finałowy dzień, czyli w niedzielę, była 3 stopnie na stadionie. I tu warto powiedzieć dla osób, które z sprintem nie ma nic wspólnego, że sprintowi sprzyja upał. Tak, może nie upał, ale temperatury między 25-28 stopni, no bo upał nikomu nie sprzyja. No, nie taki skrajny. Natomiast tak. W studiu telewizji polskiej pojawiły się głosy, że usprawiedliwiające naszych zawodników, którym nie do końca poszło, że no ta temperatura to mogła mieć wpływ. To jeżeli nad Polaków ma temperatura w Polsce, to ja sobie nie wyobrażam, jak mógł się czuć na przykład taki Zambrano, Ekwador, taki Simbine. No niektórzy biegali faktycznie w długich tych, ale... No takie tam, Kubanki, które przecież wygrały 4400. Prawda. Także, to nie jest argument. To nie jest argument. Pogodę mają wszyscy taką samą, zwłaszcza ludzie, którzy... Na pewno byli tam zawodnicy, którzy nigdy nie odczuli temperatury poniżej 20 stopni. No, jestem sobie w stanie rękę uciąć, że są byli tacy zawodnicy. Ja się zgodzę, że to nie broni polskich wyników, to broni raczej, że generalnie wyniki były słabsze. To ty się zgodzę, Polaków... Tak, to tak. No Polacy mimo wszystko byli najbardziej przygotowani do tego klimatu, do tej pogody. Byli najbardziej przygotowani organizacyjnie, byli najbardziej przygotowani mentalnie, myślę, bo jakby nie patrzeć, wygraliśmy klasyfikację medalową, wygraliśmy klasyfikację punktową, 3 złote medale, 2 złote medale, 3 srebrne, sorry, wiedziałem, że to pomylę. Zależy jak patrzą, dwa bo złote... dużo, bo to wszystko razy 4 lub 2. Przez nas zapowiadany krążek złoty na 2x2x400, fajna, nie lubię tego słowa, ale fajna sztafeta, widowiskowa sztafeta, Patryk Dobek, Joanna Jóźwik, może chciałoby się powiedzieć Joanna Jóźwik, Patryk Dobek, wywiązali się ze swojego zadania fenomenalnie, Asia 2 razy poniżej 60 sekund, Patryk 52 z małym haczykiem i 50. Druga szybsza. Druga szybsza, także naprawdę widać było moc u naszych zawodników. Zresztą podkreślali, Asia zwłaszcza podkreślała to, że ona jest jeszcze w treningu, że ona jeszcze nie jest gotowa na szybkie biegania i tak jest zadowolona, czyli wykrakała ten złoty medal. Asia, pozdrawiamy. Druga Kenia, Naomi Korir, Ferguson Cheruiyot, Rotich. No... No Ferguson Rotich to jest, nie wiem, czwarty zawodnik na listach, więc... Zgadza się, ale Anita Horvat i Jan Rudolf ze Słowenii. Deptali po piętach. Mało tam brakowało, na ostatniej setce by było po Kenijczykach. Zresztą Anita Horvat była 400 metrówka, jeszcze 2 lata temu biegała tylko 400 metrów, teraz przedłuża się na 800. Na Mistrzostwach Europy nie awansowała do finału na 800 metrów, ale już myślę, że będzie iść w stronę 800 metrów. Rekord świata dla przypomnienia 3.36, znaczy no, World Best Performance 3.36.92. 3.40.92 czas Polaków. No właśnie, tutaj. To jednak oddaje. Temperatura 11 stopni, wilgotność 82%. Na World Athletics można znaleźć takie dane. Także. Tutaj taka rzecz, którą bym chciał może poruszyć, bo. Ale z jednej strony wiadomo, pogoda ciach, bo wiele mówi się o tym, że. No, te zawody były niedoszacowane pod względem ilości sztafet. To jest prawda. Zabrakło Amerykanów, zabrakło wielu innych sztafet. Prawdą jest również to, że taki wynik Joasi i Patryka 2 lata temu nie dawałby im nawet medalu. No ale wiadomo, dochodzi pogoda, dochodzi to, że to nie była bezpośrednia rywalizacja. I nie podobają mi się takie argumenty w stylu, że w normalnych okolicznościach Polacy nie zdobyliby tego medalu. No, to jest typowo, to jest to, co mówiliśmy. Burza, przepraszam tak. za wyrażenie. Znaczy to jest, przepraszam, to się wytnie. To jest, nie znam, ale się wypowiem. Takie troszkę mam wrażenie. Mamy wielu specjalistów, coraz rośnie nam grono specjalistów od lekkiej atletyki, specjalistów cudzysłów, ludzi, którzy naprawdę zabierają głos, a nie mają pojęcia. Ja też nie uważam się za osobę, która wie wszystko o lekkiej atletyce i pozjadała rozumy, ale naprawdę ludzie, jak nie jesteśmy czegoś pewni, to nie piliśmy tego. Bo to jest. I też najgorsze jest to, że na Facebooku mogą to przeczytać zawodnicy. I przykładem był Krzysztof Kilian, na którym były wieszane psy, że jak to on nie wiedział, kiedy powinien wystartować, jak to nikt mu tego nie powiedział, to wina Krzysztofa, to wina Pezla. Jedni bronili Krzysztofa, jedni bronili Pezla. Słuchajcie, no zdobyli medal, płotkarze, nasi płotkarki, płotkarze. Cieszyli się z tego, atmosfera była fajna.
Znowu użyłam tego fajna. Atmosfera była fenomenalna. Damian Czykier znowu napędzał tą sztafetę pozytywną energią. Po prostu wulgan energii. Co by się nie działo, to Damian jest zawsze na posterunku, zawsze rozweseli, zawsze zbije pionę, zawsze podeprze na duchu. Mówi, że ma... Również Patryk Dobek o tym wspominał, że fajna... że super impreza, jeżeli chodzi o atmosferę, o budowanie tego kolektywu, bo przecież niedługo drużynowe mistrzostwa Europy, również Polska będzie chciała się jak najlepiej zaprezentować przed własną publicznością. I znowu wieszamy psy na Krzysztofie Kilianie, i znowu wieszamy psy na sprinterach, i znowu wieszamy psy na Łukaszu Żoku, który nie podał Karolowi, albo wieszamy psy na Karolu, który za wcześnie wystartował. No kurczę, no... Równie dobrze holenderska publiczność mogłaby wieszać psy na swojej sztafecie, która faworyzowana dobiega przez czwarta. Nas również, dobiega czwarta, robi średni wynik i nie no, naprawdę ja nie mówię, żebyśmy popadali w samozachwyt i tak dalej, że jesteśmy potęgą na świecie, bo no nie oszukujmy się, potęgą na świecie są Stany, ale my naprawdę na to, jakie... Nie mówię, że fatalne warunki, ale na to, jakie warunki mamy pogodowe, jakie w zeszłym roku mieli warunki zawodnicy do treningu. W tym roku również niektórzy przecież podczas rozmowy z Klaudią Kazimierską usłyszeliśmy, że ona nie może jechać do Von Rome, musiała jechać do Kenii. 4 dni na zorganizowanie wyjazdu, to też nie jest łatwe. No i mamy sztafetę 4-400 w odmłodzonym, odmienionym składzie. Bez Iggy Baumgart-Witan, bez Justyny Święty-Ersetik, bez Patrycji Wyciszkiewicz-Zawadzkiej, którym życzymy zdrowia. Otwiera Kornelia Lesiewicz, druga Małgorzata Hołub-Kowalik, Kinga Gacka, no i Natalia Kaczmarek, Beka jest Bydgoszcz. I na zmianach 52-58, 51-85, 52-41, 51-27, czyli czasy całkiem przyzwoite. I w finale, ku mojemu zaskoczeniu, zmiana Kingi Gacki na... Karolinę Łozowską. Karolina Łozowska biegnie bardzo podobny wynik do Kingi Gacki, bo ona biegnie na swojej zmianie 52-44, czyli 300 wolniej niż Kinga Gacka w eliminacjach. Natalia Kaczmarek, fenomenalny występ, 50-59, natomiast Gosia Hołub-Kowalik w eliminacjach 51-85 w eliminacjach, natomiast w finale 52-92. I wiem, że Gosia ma jakiś mały uraz i pytanie... To już chyba znaczy, się bierze. Tutaj Gosia to była takie doświadczenie w tej sztafecie. To jest trochę taki Damian Czykier, podkarzy. Myślę, że tak. Natomiast mówienie, że Natalia Kaczmarek jest nową twarzą tej sztafety albo nową zawodniczką, to jest totalna pomyłka, bo to jest zawodniczka dojrzała, zawodniczka, która prezentuje bardzo wysoki poziom już od dłuższego czasu, zawodniczka, która potrafi wygrać z Justyną Święty-Ersetik na sztafecie, na Mistrzostwach Polski, w sztafecie 4 razy... to był mixed chyba. Nie, to było 4 razy 400. Ona przytrzymuje Justynę Święty-Ersetik, taktycznie ją ogrywa. I mówienie, że to jest zawodniczka, która puka do drzwi, biegając 50-59 na zmianie. Tuż za Femke Bol chyba? Tuż za Femke Bol? Nie, tuż za Femke... Na międzyczasach? 50-58, tak. Setną sekundy gorzej niż Femke Bol, która na hali po prostu była klasą samą w sobie. No tutaj można powiedzieć, że Kornelia Lesiewicz, że ma Karolina Łozowska, chociaż Kornelia Lesiewicz też już ma jakieś doświadczenie, że Karolina Łozowska, że Kinga Gacka to były jakby debiutantki, to były osoby, które były sprawdzane, bo nie wiadomo co będzie, znaczy oczywiście liczę na to, że nasza sztafeta pojedzie w składzie mocnym, najsilniejszym przede wszystkim. Najsilniejszym. Zgodnie z formą obecną. Ale mówienie, że to jest eksperymentalny skład, nie powiedziałbym. Dobra, to ja może zabiorę głos. No, to jest dokładnie to, jeśli ktoś mówi, że Natalia Kaczmarek jest odkryciem, sensacją, to mówi to ktoś, kto do zeszłego weekendu nie obserwował lekkiej atletyki. Kto nie znał Natalii Kaczmarek? Natalia Kaczmarek jest, no, nie chcę przekręcić, młodzieżową mistrzynią Europy, więc młodzieżowa mistrzynią Europy. W sztafecie i indywidualnie. Nie jest zawodniczką z przypadku. No, mnie trochę też może... denerwuje takie podejście. Kinga Gacka faktycznie poznaliśmy, ja poznałem w tym roku na hali. Jest od
odkryciem jest osobą nową, ale dobrze, o to chodzi. Gosia Hope sama też o tym mówi, że już nie jest najmłodszą zawodniczką, trzeba powolutku tę dosłownie pałeczkę przekazywać młodszym zawodniczkom. No ale ani Kornelia Lesiewicz, ani Natalia Kaczmarek nie są zawodniczkami, które wchodzą teraz nagle z przytupu na World Relays do polskiej sztafety. Karolina Łozowska, owszem. Ale to jest podobnie jak na przykład wspomniałeś Żok. To jest duże, duże narzekanie w internecie tego zawodnika. Młody, świeży zawodnik, mało okazji się przetrzeć na zawodach rangi, powiedzmy, mistrzowskiej w międzynarodowym składzie. Cytując klasyka, przyjechał pod doświadczenie. Daleko nie miał, co prawda, ale przyjechał pod doświadczenie. I w tym przypadku naprawdę to odnosi, jakby ma poparcie, żeby takich zawodników wprowadzać, no bo gdzie ich wprowadzać, jak nie tutaj? Jak nie na takich zawodach, które no mimo wszystko rangą są niższe. I jeśli też mówimy o Krzysztofie Kilianie, słowa krytyki do osoby, która debiutuje na specyficznej sztafecie. Nie jest to sztafeta rozgrywana często. Sztafety podkarskie mają duże korzenie początku lat ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce się tego tak naprawdę nie biega. Ja do końca sam nie jestem pewny jednej rzeczy w tych biegach. Tej zmiany. Procedury fal startu, no bo nie jestem przekonany, czy ktoś panuje dokładnie nad reakcją startową, może i owszem, bo to wystarczy z bloków czytać, ale czy ktoś jest w stanie odczytać moment zerowy, gdzie ktoś przekracza tą linię, gdzie można zmienić? Nie wydaje mi się. Były słowa krytyki a propos chyba Niemców, że oni w pewnym momencie za bardzo przez to Krzysztof może trochę stracił. Niech się ekipa rozwija. Damian Czekier jest osobą fenomenalną. On nie potrzebował być przebrany za maskotkę, żeby robić show. Tam była żyrafa, tam były zwierzątka. Bardzo optymistyczny, taki świecący punkcik polskiej reprezentacji. Ogromny szacun. Może zadzwonimy do Damiana. Jak najbardziej. Jak zdobędzie blachę w Tokio. Z Klaudią, ale... Tak, jak najbardziej. Na pewno się pośmiejemy, będzie wesoło. I on miał pod swoimi skrzydłami Klaudię Wojtunik, Zuzię Hulisz, muszę powiedzieć, MKL Toruń i właśnie Krzysztofa Kiliana. Jest jeszcze Artur Noga, bardzo mocny zawodnik przed laty. On wraz z Damianem będą powoli pewnie, życzę długiej kariery, ale no pewnie w pewnym momencie odejdą. I niech i Zuzia, i Klaudia, i Krzysiu, Krzysztof wchodzą do tej ekipy mocnym krokiem i doskonałym do tego momentem jest sztafeta World Relay, która wydaje mi się, że nie ściąga ze sobą tak dużych emocji, jak na przykład debiutowaliby w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata. Niech się przetrą na tym. Za chwilę jest Puchar Europy, chociaż tam być może nie wystąpią. Kolejne imprezy, niech się rozwijają i życzyłbym sobie, chociaż to jest pewnie trudne do zrealizowania, żebyśmy szukali raczej na początku dobrego, potem złego, aniżeli hejtujemy i nie szukamy w tym wszystkim sensu, bo tak to trochę wyglądało. Faktem jest, że World Athletics, World Relays nie było najlepiej obsadzone, nie było najlepszej pogody, ale na pogodę ani na obsadę polscy organizatorzy nie mieli żadnego wpływu. Były to zawody atrakcyjne. Ja będę uważał, że te World Relays są zawodami atrakcyjnymi. Wierzę, że za dwa lata nie będziemy mieli takiej sytuacji, jaką mamy. Spotkamy się z Amerykanami, spotkamy się z Jamajczykami, będzie ogień, będzie fajnie. Będzie fajnie. I tego bym sobie życzył, bo szukajmy dobrego. I mamy początek maja. Tak, i nie mylmy hejtu z konstruktywną krytyką, bo konstruktywna krytyka to wtedy, kiedy wypowiadamy się, kiedy mamy jakby wiedzę na ten temat, a nie obrażanie Krzysztofa, że on bierze takie, a nie inne stypendia, a nie wie, kiedy wystartować, to dla mnie w ogóle są takie zarzuty. Przykre, to jest tak przykre. Nie dobrze, przechodząc dalej. Również fala hejtu, może nie fala hejtu, w pewnym sensie tak, fala hejtu, zostańmy przy tym. Wylała się na męskie sztafety, wylała się na męską sztafetę 4-400, wylała się na męską sztafetę 400, wylała się na męską sztafetę 4200. Nie mają chłopaki, nie mają sprinterzy łatwego życia w Polsce teraz. Jednak przypominam, że bieganie sztafet polega na tym, że jednostki są mocne i jednostki składają się na kolektyw bardzo mocny. Oczywiście dopracowanie zmian w sprinterskiej sztafecie może nadgonić jakieś minimalne różnice jakościowe w pojedynczych zawodnikach. Ja oczywiście nie ujmuję w żadnym stopniu klasie naszych zawodników, bo poziom reprezentują. Nie jest to poziom oczywiście światowy, tak jakbyśmy chcieli. Mhm. Nie ma Remka Olszewskiego, on jest skłócony ze sztafetą, skłócony ze związkiem. A czy my mamy cytat odcinka dzisiaj? Nie mamy. No to ja mamy. W tym momencie, bo
Jako, że Remek jest przedstawicielem bydgoskiego Zawiszy, to chciałbym, jakby zainteresowało mnie to, że mamy czołowego zawodnika w Kujawsko-Pomorskim, który nie wspiera ekipy sztafetowej. No i po wywiadzie z Remkiem trzymam stronę zawodniczą, że świadomie nie chcę brać udziału w tego typu imprezach, wspierając PZL-a. No i Remek w długim, obszernym wywiadzie powiedział coś takiego, co myślę, że ci się spodoba. Remek Olszewski, komentując podejście Pezla i pana Tomka Majewskiego, mówi: pan Majewski wielkim sportowcem był. Oto do tego nie mam żadnych wątpliwości, ale czasami mówi głupoty w wywiadach. Takie zachowanie trzeba piętnować. To są słowa Łukasza z poprzedniego odcinka. To powiedział Remek, który nie jest wspierany, on nie chce tego wsparcia, trenuje z tatą na własną rękę. Skutecznie. Mistrzostwa Europy pokazały, że bardzo skutecznie. Finał Mistrzostw Europy, szóste miejsce. I to jest duża strata, bo nie oszukujmy się, z Remkiem Olszewskim sztafeta na pewno byłaby mocniejszą sztafetą. Nie ma go, chłopaki radzą sobie sami. Wydaje mi się, że nie jest to łatwy sezon dla sprinterów. Rafał Omelko, decyzja o zakończeniu kariery. Jakub Krzewina, proces przeprowadzony przez WADĘ. O niewpisanie. I od razu tutaj warto sprostować, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Jakub Krzewina nie wpadł na dopingu. Nie. Tylko po prostu 3 razy nie uzupełnił miejsca, gdzie aktualnie się znajduje, bo to jest taki obowiązek zawodnika na tym wysokim poziomie, żeby WADĘ wiedziała, do których drzwi zapukać. Czy na Teneryfę, czy w Polsce i tak dalej, gdzie. I po prostu Jakub 3 razy to pominął. Jakuba serdecznie pozdrawiam, widzieliśmy się na ostatnim treningu na siłowni, na poznańskim AZS-ie. Ja nie ćwiczyłem, Jakub ćwiczył, moi zawodnicy ćwiczyli. Natomiast tak, brak Jakuba, sztafeta jakby może nie zdziesiątkowana, bo to nie, też jest takie tragizowanie. Natomiast mocno osłabiona COVID-em. I o tym, post-COVID, jakby po COVID-owym okresie. O tym mówił Wiktor Suwara, z którym rozmawiałem. O tym mówił również Kajtek Duszyński w wywiadzie dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No, Karol pobiegł na swoim poziomie, Karol pobiegł na poziomie oczekiwanym od niego, natomiast dużo ludzi również zarzuca mu błąd taktyczny i to jest trudne do stwierdzenia, bo Karol jest jednak zawodnikiem wywodzącym się ze sprintu, który musi mocno otworzyć pierwsze 200. I on o tym mówił parę razy, natomiast nie wiemy, jakby to się skończyło. Jak on by puścił Włocha przodem, czy by oddał mu, kolokwialnie mówiąc, na ostatnich metrach. Ja zaśmieję się, bo jest takie popularne powiedzenie, z którego się bardzo często śmieję. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Pozdrawiam Piotra Będkowskiego w tym momencie. On zaryzykował, moim zdaniem słusznie. Nie zaryzykowałby, nie wiadomo jakby się potoczyło, też by przegrał, ktoś by powiedział na odwrót, dlaczego nie zaatakował. To jest tak zwane gdybanie. Zrobił, co uważał za stosowne. To nie jest młody zawodnik, to jest zawodnik doświadczony. Nie dyskutujmy. Nie było medalu, no to jest sport tak naprawdę. Ale był medal w sztafecie 4x100. Był medal w 4x200 kobiecej. Kobiecej. Na początku sztafeta otwarcie mówiła, że dla nich celem jest uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej, czyli wejście w 1/8 na tej imprezie. Udało im się to bardzo dobrze zrobić, bardzo dobrze wykonać ten plan wcześniej zapowiadany. Później finał, błąd holenderek, który wykorzystuje Pia Skrzyszowska. Pia, która urasta nam na taką liderkę sztafety, myślę. Otwarcie można powiedzieć. Pia, która jest podkarką, która ma niesamowite odejście, jak na podkarkę przystało. Na pierwszych 3 krokach ona dopada holenderkę, utrzymuje ten rytm, bo Pia oczywiście biega rytmem, jak to podkarki. No i wywalczyły nam dziewczyny srebrny medal. 15 minut później jedna z dziewczyn nie idzie nawet do wywiadu. Gdzieś ogłoszona na Onecie, ogłoszona naszą polską bohaterką. To może być zdjęcie odcinka? Tak, nasza polska bohaterka, ale chciałem też zdjęcie autorstwa Oli Szmigiel. Podskakujący Oscar Husiliot. A, ta która bardzo, bardzo wysoko. Też fajne zdjęcie, także te dwa zdjęcia wybierzcie, wpisujcie w komentarzach hashtag 1, hashtag 2, hashtag 1 Klaudia Adamek, hashtag 2 Husiliot Hiszpan. I tradycyjnie hashtag 3 Bobek. No i hashtag 3 Bobek, ale słuchajcie, rekord polski 4x200. No nie biega się tego często, tej sztafety. Stary chyba, strasznie. Z 72?
78, coś 70 któryś. A wiesz może kto biegał? To takie oj lata, nie, gdzie to, może to są biegało. Nazwiska, nie. Nazwiska, których nie pamiętam i nie kojarzyłem. A czy to nie jest Szewińska, Kłobukowska? Nie. Kto jeszcze? Kłobukowska na przykład. Nie. To nie jego, nie tyle, dobra. To nie to, natomiast Przemek Babiarz równie znowu popisuje się swoimi... To by mógł być też cytat odcinka, to o tym, jeżeli masz nazwisko Polak, to jesteś Czechem, jeżeli tam Niemiec, to Polak, a... Jeśli jest, masz na imię Polak, to jesteś prawdopodobnie Czechem, jak masz na imię Czech, to jesteś prawdopodobnie Węgrem, a jak... Niemiec, to jesteś Polakiem. No to było dobre. Albo też. Albo cztery razy dwieście... 4 razy 200 razy 400. Tak, to jest generalnie trening, jak już to Emila Zatopka, jak mówiliśmy w kuluarach. Czyli to by było 800 razy 400. Tylko Emil Zatopek byłby w historii. Prosimy nie kopiować, bo to się często zdarza, że ludzie próbują kopiować treningi Zatopka. Czyli nie warto. Mamy sztafetę 4200, mamy sztafetę 400, która wchodzi do finału, która zdobywa medal srebrny bez Mariki Popowicz-Drapały, bez Ewy Swobody. Mamy 4200 panów, które gubi pałeczkę na ostatniej zmianie, zmiana między Łukaszem Żokiem a Krystianem Karolem. Krystiana pozdrawiamy tradycyjnie. A Karolem Zalewskim. Mamy odmłodzony skład 4400, eksperymentalny. No i jeszcze mixt, bo mixt też był. Mixt, również młodzi zawodnicy z dobrej strony się pokazali, pojechali po doświadczenie. No oprócz Aleksandry Gaworskiej, bo Aleksandra Gaworska jest jakby już doświadczona. Może nie byłem, no ale aniołkiem jest, cały czas się obija o drzwi aniołków. Też to jest takie bez sensu trochę nazwa. Jest blisko sztafety 4x400. Blisko cały czas jest tam przewidywana, jest takim, jest rezerwą w sztafecie. Mhm. No i podsumowując, no na mnie największe wrażenie z naszej reprezentacji zrobiła Natalia Kaczmarek, bo wzięła na barki bardzo dużą odpowiedzialność, bardzo dobrze się wywiązała z zadania, bardzo szybkie dwa biegi w zimnie, bardzo szybkie dwa biegi w przeciągu dwóch dni, czyli Natalia jest przygotowana do biegania, do sezonu. Mam nadzieję, że uda jej się utrzymać tą formę do czerwca i później dalej w perspektywie do igrzysk. No i Pija Skrzyszowska, która chociaż... Dziewczyny ogólnie na plus. Chłopacy, mężczyźni ze sztafety 4x400 wspominają, że nie mówicie chłopaki, nie? To się trafiało w wywiadzie, że to nie są chłopaki. To nie są chłopaki. Bo chłopaki są gdzieś indziej. Gdzie są chłopaki? W agencjach towarzyskich. Wiktor mówi, że oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Oni generalnie cały czas, warto to powiedzieć, mają kwalifikacje. Cały czas mają kwalifikacje z rankingu. Mają 13 miejsce w rankingu World Athletics, które ich premiuje, a myślę, że ten wynik jest jeszcze do poprawienia. Myślę, że będzie on do poprawienia na drużynowych mistrzostwach Europy. Europy, tak. Po piętach depczą im na razie Hindusi. Hindusi. Którzy walczą przede wszystkim na razie z COVID-em. Mam nadzieję, że Polacy raczej potwierdzą w tym sezonie to, że pojadą. Zgadza się. Ja tylko jakby wyrównując, bo ty mówisz o Polkach, ja powiem, że dla mnie takim najjaśniejszym promykiem był Damian Czykier. Damian. Czy sportowo, czy nie? Sportowo nie oceniam, blachę wywalczył. Nie sportowo, niech chłop robi to, co robi. Nie no, takich ludzi lekkoatletyka potrzebuje. Potrzebujemy Karstena Urholma, potrzebujemy Usaina Bolta, potrzebujemy Gianmarco Tamberiego, ale potrzebujemy również Damiana Czykiera, bo Damian Czykier to jest gość. Tak. To jest gość przez duże G i na pewno chciałbym do niego zadzwonić w którymś odcinków. Również takim gościem u nas w reprezentacji jest na pewno Piotr Lisek. Pozytywny, zawsze uśmiechnięty, robi salta pod żabką, pije wodę. On jest właśnie, on ma o tyle fajnie, że on przyjdzie, zrobi salto. Długas nie przyjdzie, nie zrobi ci co? Pincetek. Przemieszkę zrobi ci. O, zrobię ciągły ci teraz tutaj. Tak, tu i teraz zrobię ciągły. Patrz, jeans. Więc ma łatwiej, to fakt. Także World Athletic World Relays. Athletics Relays. World Relays. To nie Mistrzostwa Świata. Nie Mistrzostwa Świata. Ja jeszcze tylko chciałem dwie rzeczy powiedzieć. Dwie. Mów. Pierwszą rzeczą jest wywiad jeszcze, drugi cytat taki, to już będzie nieformalny, ale wywiad Patryka Dobka na World Athletics. In the winter for the indoor season it was going to be 400 meters or 800 meters and I decided 800 meters because it was a little easy. Czyli powiedział, że dla niego jest łatwiej biegać 800, bo dla niego łatwiej jest biegać 25 sekund na każde 200 metrów niż szybciej w przypadku. Czyli minuta 40. Patryk zapowiada minutę 40 na 800.
No 25, 25, tak, dwa razy po 25 to jest 50, dwa razy nie, po 50, masz rację, minuta 40. Tego życzymy, bo to, jeśli z małym ułamkiem daje rekord świata należącego obecnego do Dawida Radiszy, 1,40, może 91. Zgadzamy się, to się rzadko zdarza, to się cieszę. Drugą historią, którą chciałem jeszcze wspomnieć, jest reprezentacja The Dominican Republic, czyli taki odległy kraj, który przyjechał do zimnego kraju, który przy bukowaniu biletów popełnił błąd i przyleciał w sobotę, zamiast do Krakowa, przyleciał do Warszawy. Jakież było ich zdziwienie, że z Warszawy tak nie mają blisko do Katowic, do Chorzowa, przepraszam. Zdążyli finalnie na bieg. I co ciekawe, sztafeta 4x400 metrów poprawiła rekord kraju. 4:16.97 w mikście? Nie wiem, jak to się mówi. Mixed chyba z tenisa. Może tak być. Więc tam forehandem zajechali mocno i poprawili ten rekord. Fajna historia. Fajna. I... tak. Słowo odcinka. Zdecydowanie. Fajny odcinek. Nie ma większej głębi. Jeszcze z innych reprezentacji, co bym chciał dodać? No Kuba. Kuba 4, to już tak może poza tematem. Kuba fajnie. Kuba. Jedną rzecz, którą jeszcze chciałem powiedzieć, to taka rzecz, którą może kogoś zaciekawi, może nie. Dynamic New Athletics. Taki format, który był próbowany w 2019 roku w Mińsku. Bo teraz się dużo mówi o tym, że kolejny format niepotrzebny dla promocji. Czy trafnie, nie trafnie, to pewnie czasy przyszłe nam pokażą, jak to oceniamy. Ale w historii jest coś takiego jak Dynamic New Athletics. Ja nic więcej nie powiem, proponuję sobie doczytać. Ciekawe przedsięwzięcie, które też, to chyba European Athletics próbował wprowadzić. Miało to też być przed Mistrzostwami Europy w Toruniu. Na szczęście nie odbyło się przez COVID. To tyle. To tyle w dzisiejszym odcinku. Klasycznie życzonka? Czy nie, jeszcze coś? Czy... Nie, życzenie ja zawsze... Życzonka, tak, dobra. Ja muszę wymyślić. Ty zaczynasz? Ja już mam życzonka. To jedź. Słuchajcie, nasze odcinki będą pojawiać się w niedzielę. Więc... Jednak w niedzielę? Jednak w niedzielę, więc ja wam życzę fajnego tygodnia. Żeby był fajny. Nie przebiję tego. No co mamy dzisiaj? 4 maja, to jedyne co mi się kojarzy, to że dzisiaj jest dzień strażaka. Nie, May the 4th be with you. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, gościu. No, dla mnie dzień strażaka świętego Floriana. No, i teraz tak, Bartek przedwojewski strażak. Sam. Masz dzisiaj swoje święto, Bartku, Bartłomieju. Wszystkiego dobrego i dla wszystkich, którzy nas do tej pory oglądają, a jest was na pewno niewiele, więc łapki w górę. Zrób tak, może Daniel nam wklei miecze świetne. Tak. Tak, strzyżują w łeb gopalni. Dobra, na koniec. Strzyżujemy miecze. Buziaczki. Trzymajcie się. Nie.